Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Było w tym coś niesamowicie pięknego, w tym poruszeniu, jakie pojawiło się na wieść o przybyciu Jezusa, tym szukaniu Go, znoszeniu do Niego wszystkich chorych i tej radości, gdy okazywało się, że pomogło, że oto stał się kolejny cud. My dziś też mamy wielu chorych na różne choroby. Chyba rzadziej jednak oczekujemy cudu od Boga, bo mamy rozwiniętą medycynę, która, łudzimy się, też potrafi czynić cuda. Ale nie potrafi. Przesadą byłoby twierdzenie, że Jezus, gdybyśmy tylko do Niego przyszli, uleczyłby dziś wszystkich chorych. Smuci jednak, że tak bardzo pokładamy nadzieję w człowieku, że zapominamy o nadziei, jaką daje Bóg. Nadziei życia wiecznego. A może jednak nie? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.